Eureka. Dziedzictwo i pamięć. Audycja powstała przy współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Narodowcy ekonomiści II Rzeczypospolitej to bohaterowie audycji. W grudniu 1922 roku wybitny polski historyk Władysław Konopczyński, zostawszy posłem Sejmu pierwszej kadencji, napisał w swoich dziennikach, że obóz narodowy posiadał w parlamencie niezaprzeczalnie najwięcej sił wysoko wykwalifikowanych. Wśród nich wymienił także ekonomistów. Gość Jedynki Polskiego Radia uważa, że to ówczesna plejada gwiazd. Dlaczego? Kim byli, gdzie zdobyli ekonomiczną wiedzę, jakie mieli poglądy na gospodarkę, jej rozwój i znaczenie w niepodległej Polsce. Jest z nami profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Witam pana profesora. Witam również bardzo serdecznie. Dziedzictwo i pamięć. Panie profesorze, jak to się stało, że powtarzając słowa wybitnego historyka, niezaprzeczalnie najwięcej sił wysoko wykwalifikowanych, także tych ekonomicznych, znalazło się właśnie w obozie narodowym? Wspomniany Stanisław Konopczyński wymienił posłów w Sejmie, m.in. takie osoby jak Stanisław Głąbiński, Andrzej Wierzbicki, Jerzy Gościcki, Witold Staniszkis, ale to zapewne nie wszyscy. Skąd oni się wzięli? Obóz narodowy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wygrał dwukrotnie wybory parlamentarne, zarówno w 1919 roku, jak i w 1922. Był przygotowany najlepiej z punktu widzenia demokracji do tego, żeby pełnić ważne funkcje w władzy wykonawczej, bo taka była wola narodu. Wśród narodowców było bardzo wielu profesorów wyższych uczelni, szczególnie z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, tu przykład profesora Stanisława Głąbińskiego, czy też z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, potem Poznańskiego, zbiorowy autorytet, który ma możliwość, ale także wiedzę na temat tego, jak wydobywać to młode państwo polskie z kryzysu odziedziczonego, byli trzej zaborcy, a z drugiej strony z czasów I wojny światowej, także z racji wybuchu bolszewickiej rewolucji. Wśród tych działaczy narodowych byli teoretycy, profesura, ale byli także praktycy, przemysłowcy, na przykład jak Andrzej Wierzbicki, który był prezesem Lewiatanu, czyli największego stowarzyszenia grupującego największych, najważniejszych przedsiębiorców polskich. I z trzeciej strony byli to także ziemianie, też praktycy, wykształceni. Tu przykład profesora późniejszego Witolda Staniszkisa z majątku obok Kutna, także na przykład Marian Kiniorski, Jan Stecki, bardzo wielu ziemian z poważnymi wyzwaniami, jeśli chodzi o kwestię rolną, no z największym wyzwaniem II RP, reformą rolną z 1925 roku. To byli ludzie, którzy kształtowali się, kiedy Polska była jeszcze w okowach, w którym z zaborów była kuźnia tych ekonomistów, narodowców. Zabór austriacki to był ten zabór, który pozwalał na istnienie polskich uczelni. Przykład Stanisława Głąbińskiego, Romana Rybarskiego. Stanisław Głąbiński to jest postać najważniejszego formatu. Będzie poza tym, że ekonomistą, specjalistą od spraw skarbowości, to będzie także myślicielem, który będzie próbował swoją wiedzę przełożyć na grunt Sejmu Ustawodawczego i duży jego wkład, największy kształt ustroju państwa polskiego. Bo trzeba sobie wiedzieć, że ekonomiści, narodowcy mieli świadomość, że gospodarka jest wkomponowana w całość życia społeczno-gospodarczego, kulturalnego, ustrojowego, państwowego. Panie profesorze, tak. Ale Galicja była cywilizacyjnie najmniej rozwinięta. Najbardziej był zabór pruski. Pytałabym bardziej o tych praktyków właśnie stamtąd. To byli przede wszystkim ziemianie polscy. To oczywiście była ta grupa społeczna, która niosła praktykę gospodarowania.
ten nacisk germanizacyjny, który dotykał między innymi kwestii własnościowych, spowodował niezwykle silny solidaryzm, jak wówczas mówiono, a dzisiaj byśmy powiedzieli solidarność międzywarstwową, tworzenia relacji między warstwami, klasami społecznymi. Ten zapis Ligi Narodowej o wszechstanowości i wszechpolskości najbardziej się sprawdził. I ta rola ziemiaństwa, także ludzi kościoła z księdzem Piotrem Wawrzyniakiem na czele, ale także członkowie Ligi Narodowej, Bernard Chrzanowski, rodzina Sejdów, potrafili wytworzyć takie relacje wewnętrzne, społeczno-gospodarcze, które oczywiście obóz narodowy chciałby widzieć jako wzorzec dla Galicji czy zaboru rosyjskiego, no nie mówiąc już o ziemiach, które były w XIX wieku ziemiami zabranymi, a które weszły jako najbardziej zrusyfikowany komponent do Polski, no i obarczony niezwykłym wyzwaniem, czyli mniejszościami narodowymi. Czy można powiedzieć, że w zaborze pruskim była swego rodzaju niepodległość gospodarcza, która jest dziełem polskich ziemian i ludzi, którzy tworzyli spółdzielczość, banki, duchownych także, jak pan wspomniał? Tak, czyli umiejętność korzystania z prawa stanowionego, które dopuszczało do różnego rodzaju aktywności legalnej, to od Dezyderego Chłopowskiego można powiedzieć, że jest taki ciąg wielopokoleniowy, który rodzi owoce w postaci wyższej kultury gospodarowania na tamtych terenach. Ale nie byłoby tego zjawiska, gdyby nie także pod koniec XIX wieku spotkanie się tych ludzi, tych działaczy, tych ziemian z nielegalną Ligą Narodową, która włączając ich do Ligi Narodowej, dając im jednocześnie to poczucie wyzwania, jakim jest zdobycie niepodległego państwa polskiego. Raz, dwa, stąpaj, bracie, raz, dwa, stąpaj, bracie, bo tak Polska grzeje. U progu niepodległości, jakież to poglądy na gospodarkę, na jej znaczenie i rolę w niepodległym państwie widzieli właśnie ekonomiści narodowcy? Tutaj bym się odwołał szczególnie do dwóch postaci, profesorów Stanisława Głąbińskiego i Romana Rybarskiego. W obozie narodowym oni będą stanowili najwyższy autorytet. Stanisław Głąbiński, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, postać, która będzie bardzo ważna, jeśli chodzi o interpretację ówczesnych zadań państwa i gospodarki narodowej. Będzie on uważał, a jako poseł Sejmu Ustawodawczego będzie miał instrumenty, stojąc na czele największego klubu parlamentarnego, żeby to wprowadzać w życie, że państwo jest strażnikiem oczywiście interesów narodowych, ale jest jedynie instytucją nieprzeszkadzającą. Głąbiński uważał, że konstytucja polska, tak zwana konstytucja marcowa, on był jej współautorem, jednym z głównych, że konstytucja polska ma chronić przede wszystkim własność prywatną i zabezpieczać przed zbyt daleko idącym interwencjonizmem państwowym na teren gospodarki, czyli narodowcy byli laissez-faireistami, liberałami gospodarczymi. Uważali, że podmiotem, który generuje zyski i kapitał, który powinien być tworzony, to jest kapitał narodu. A więc władza ustawodawcza, Sejm, Senat, jest od tego, żeby kontrolować władzę wykonawczą, czyli rząd, żeby nie wtargnął ten rząd, czy to prawem, czy to polityką podatkową, na teren liberalnego dojrzewania właścicieli kapitału, który ma prawo do tego, żeby państwo było strukturą opiekuńczą, a nie przeszkadzającą. Czyli swoboda gospodarcza to jest ta idea, którą preferował Stanisław Głąbiński, który był wysuwany bez powodzenia na marszałka Sejmu i na prezydenta jako kontrkandydat Józefa Piłsudskiego. To było w 1926 roku. Ale wspomniał pan profesor też Romana Rybarskiego. Rocznik 1887 był młodszy od Stanisława Głąbińskiego, który urodził się w 1862 roku. Roman Rybarski, prawnik, profesor ekonomii, był zwolennikiem dogmatyzmu w ekonomii, jak przypisuje mu się w encyklopediach, ale pozostał wierny liberalizmowi gospodarczemu. Można mówić o przenikaniu się poglądów obu ekspertów?
Tak, zdecydowanie. Roman Rybarski, mimo że był dużo młodszy, ale też z racji zarówno miejsca wykształcenia, jak i tej atmosfery, w której wówczas funkcjonowała dyskusja na tematy ekonomiczne, to nie wewnątrzpolska dyskusja, tylko europejska, światowa. To jest przecież także czas leseferyzmu w gospodarce amerykańskiej. Roman Rybarski oczywiście jest przedstawicielem szkoły liberalizmu gospodarczego, ale ma też swoje własne przemyślenia. Jako dużo młodszy mógł być także aktywny zarówno w latach 20., jak i 30. XX wieku. Cenne są jego prace z lat 30. To był program gospodarczy narodowców. Tak jest, zarówno Związku Ludowo-Narodowego, jak i później Stronnictwa Narodowego, ale nadal to był program sygnowany przez pokolenie tak zwanych starych. I jego prace, szczególnie z lat 30., są cenne, dlatego że one są skonfrontowane z rzeczywistością kryzysu ekonomicznego. W pierwszej połowie lat 30. w Polsce winą za to obarczano sanację, ale przede wszystkim krytyka szła, to była krytyka też Adama Heidela na przykład, nie tylko Romana Rybarskiego, że sanacja podejmuje najgorsze z możliwych recepty, to znaczy wchodzi w etatyzm. Interwencjonizm państwa. Czyli tak? W daleko idący nie tylko interwencjonizm państwowy, ale jednocześnie taki interwencjonizm etatystyczny w gospodarce, który pozornie przyjmuje zyski w postaci przedsiębiorstw państwowych, a de facto obniża zdolność do wykreowania się gospodarczej zdolności podmiotów, przedsiębiorstw prywatnych. Dlatego, że żeby niewydolne wielkie przedsiębiorstwa państwowe utrzymać, a one są obarczone biurokratyzmem, daleko idącymi prawnymi zabezpieczeniami, bo to jest majątek państwa, więc urzędnicy, dyrekcja nie mogą sobie pozwolić na ryzyko, a w gospodarce ryzyko jest szalenie ważne. W związku z tym te państwowe molochy tylko w sposób względny zabezpieczają inny problem, czyli bezrobocie, ale jednocześnie obniżają zdolność tych prywatnych przedsiębiorstw, ponieważ te prywatne przedsiębiorstwa muszą łożyć podatki, by te niewydolne molochy mogły funkcjonować. Roman Rybarski nazywał to nie tyle etatyzmem, co państwem monopolicznym. To jest największy grzech sanacji, która nie rozumie, że potencjał jest w narodzie, a nie potencjał jest w przepisach. Nawet w tym początkowym etapie, kiedy reformowano państwo, wprowadzono złotego i wiele, wiele innych, nie tylko reform skarbowych? Zgadza się to, pokolenie narodowców starych tkwiło w dogmatyzmie i że trzeba ten patriotyzm gospodarczy wyzyskać, a nie go przełamywać przez szukanie monopolistycznych rozwiązań państwowych. Także była obecna taka perspektywa, bardzo silna i u Głąbińskiego, i u Rybarskiego, zresztą w młodym pokoleniu narodowców także, że istnieje potrzeba stała podtrzymywania systemu wartości w narodzie. To znaczy pieniądz, zysk, to nie jest droga, która by zamykała przestrzeń myślenia ekonomicznego. Czyli to nie jest główny cel. Tak. Pieniądz nie jest Bogiem. Będą oni pisali wprost. I kapitalizm nie jest w związku z tym pozbawiony wartości, tylko trzeba je w narodzie polskim odzyskać albo też je wykorzystać, ponieważ one są. To są oczywiście wartości chrześcijańskie, to znaczy umiejętność rozumienia, także przez przedsiębiorców, że istnieje solidarność, że istnieje wspólnotowa potrzeba, bo po 123 latach wreszcie odzyskaliśmy niepodległość i w związku z tym ta misja niepodległościowa jest wkodowana w polską kulturę, w polskie elity, ale także w polskich robotników, włościan, ale widziało to stare pokolenie dwie bariery. Zewnętrzna bariera to kapitał obcy, niemiecki, ale nie tylko, który był zainteresowany wchodzeniem z kapitałem na teren Polski, ale rościł sobie pretensje do tego, żeby wpływać na politykę gospodarczą i to pokolenie narodowców mówiło nie wolno. Roman Rybarski w jednej ze swoich publikacji pisał wprost, że nie damy się skolonizować. Za cenę odbierania nam niepodległości. Zarzucał sanacji oczywiście, że nie potrafi tego zrozumieć należycie i znaleźć instrumenty, które by się temu przeciwstawiały. Ale także uważali narodowcy i starego
typu tych pokoleń i potem młodzież jeszcze bardziej narodowa, że jest też mniejszość żydowska, która to mniejszość żydowska wydawało się jeszcze Polakom w XIX wieku, że są zdolni do zasymilowania się. Ale oni nie chcieli się zasymilować. Weszli do II Rzeczpospolitej jako naród w narodzie. Narodowcy uważali, że jako naród w narodzie oni także stworzyli strefę autonomiczną niejako swojego zysku ekonomicznego w postaci monopolizowania pewnych gałęzi handlu i rzemiosła. A to oczywiście powodowało niedopuszczanie do tych sfer konkurencji chrześcijańskiej, możliwości awansu społecznego przez warstwy ludowe, czyli przez włościan. Ten awans społeczny jest nieodzownym warunkiem funkcjonowania, zdaniem narodowców ekonomicznych, państwa. Państwo powinno zabezpieczyć taki awans. Albo przez wyższe uczelnie, czyli awans intelektualny, albo awans materialny, gospodarczy do drobnomieszczaństwa. I tu następowały olbrzymie bariery. I oczywiście obóz narodowy, nie zawsze słusznie, ale w sensie analizy, no tak uważał, tutaj koncentrował się na tym, że tym nierozwiązywalnym problemem jest mniejszość żydowska. Winą za to obciążano szlachtę polską. Szlachta polska w XVII-XVIII wieku, zdaniem narodowców, bojąc się konkurencji mieszczaństwa polskiego, które by miało ambicje polityczne, opowiedziało się za zyskami ekonomicznymi żydowskiej handlującej społeczności, a myśmy w dwudziestoleciu międzywojennym odziedziczyli niejako długie trwanie różnych problemów społeczno-gospodarczych. Dość głęboka analiza historyczna, panie profesorze, utrwalająca przekonanie sprzed wieków. Dlatego, że to naprawdę byli intelektualiści i fachowcy gospodarczo-społeczni. Wspomniał pan profesor o przedstawicielach starszego pokolenia ekonomistów narodowców, o Stanisławie Głąbińskim, o Romanie Rybarskim, ale symbolem młodszego pokolenia może być dr Wojciech Zaleski, rocznik 1906. Przeciwnik, jak piszą historycy, Romana Rybarskiego, autor programu społeczno-gospodarczego w 1934 roku. Później jedyny Polak, który brał udział w realizacji planu Marszala w zachodniej Europie, to już oczywiście po II wojnie światowej, publicysta m.in. paryskiej kultury. O co spierał się z przedstawicielami starszego pokolenia ekonomistów narodowych? Dodajmy, że Wojciech Zaleski, postać niestety nieznana, był konkretnie autorem programu społeczno-gospodarczego ONR-u z kwietnia 1934 roku. I teraz tenże Wojciech Zaleski polemizuje i z Rybarskim, i z wieloma innymi, którzy utrzymali się w tym dogmatyzmie liberalizmu gospodarczego. Czyli zabetonowali się w swoich poglądach. Tak jest. Nie widząc, że czasy się zmieniają, kryzys ekonomiczny lat 30. spowodował, że w różnych częściach świata próbowano na to odpowiedzieć. To był przede wszystkim program New Deal prezydenta Roosevelta. Były oczywiście także inne formy ustrojowe, które wydawały się temu młodemu pokoleniu lepszym wariantem zabezpieczania interesów ekonomicznych narodu polskiego, poszczególnych warstw społecznych, niż demokracja parlamentarna. Oni ją krytykowali mocno ze względu właśnie na ten globalizm, kapitał zewnętrzny, który jest mniej kontrolowalny. Podejrzenia są, że to masoneria zarządza tym liberalizmem gospodarczym. W związku z tym poszukiwania idą w latach 30. w stronę faszyzmu, ale w przypadku ONR-u i Wojciecha Zaleskiego szczególnie nie ma takiego państwa, jego zdaniem, faszystowskiego, które by w 100% odpowiadało polskiej specyfice. Ale zerkali w stronę Hiszpanii, Portugalii. Zgadza się, ale z drugiej strony podkreślali, nie ma takiego ustroju, który w 100% jest adoptowalny. Widzieli w faszyzmie i włoskim, i hiszpańskim, a szczególnie w portugalskim, to był dla nich taki wzorzec najbliższy, jeśli chodzi o rozwiązania ustrojowe, z których można byłoby czerpać. No właśnie, co to znaczy faszyzm? Bo dziś dla nas to słowo kojarzy się z okresem II wojny światowej, wcześniej zdobyciem władzy przez Hitlera.
Narodowcy krytykowali nazistów i Niemców i mieli politykę ewidentnie antyniemiecką, ale władza sanacyjna to także błędnie, żeby była jasność, była traktowana jako nie tylko autorytarna, ale rzekomo faszystowska, między innymi przez narodowców, przez krytyków wszystkich sanacji. Natomiast faktem jest, że młode pokolenie narodowców widziało w faszyzmie, w niektórych jego elementach, bardzo wyraźnego sojusznika do czegoś, co nazywamy potocznie korporacjonizmem, czyli stosunków społeczno-gospodarczych, w którym dominowałby drobny i średni przemysł, drobna i średnia przedsiębiorczość, drobne i średnie majątki, które nazywali młodzi narodowcy rodzinnymi. Budowanie miejsc pracy, budowanie zysków. No właśnie, oddolne, wszechpolskie. Można tak powiedzieć, ale żeby te drobne i średnie przedsiębiorstwa polskie mogły zaistnieć, uważali młodzi narodowcy, że trzeba się oprzeć do nauki społecznej Kościoła, encykliki Quadragesimo Anno z 1931 roku, czyli do wychowania katolickiego, oczywisty przekaz. Jest się katolikiem w każdym miejscu swojego życia, zarówno w życiu indywidualnym, w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym, a więc także w życiu politycznym, samorządowym, także samorządu gospodarczego. Te wartości chrześcijańskie miały być bardzo silnym zabezpieczeniem, żeby nie było patologii. Człowiek jest ograniczony w swoim moralnym przystosowaniu się do niezmiennego systemu wartości, więc można mówić o pewnym idealizmie tych młodych, ale oni mieli 20 parę lat. I to było marzenie o kapitalizmie wartości, tak byśmy tak jest. Dzisiaj powiedzieli. Marzenie tylko. Nie mieli władzy. Także uważali, są te odziedziczone bariery. Wojciech Zaleski podkreślał, poza oczywiście negatywnym stosunkiem do mniejszości żydowskiej, jeszcze jedną rzecz. Jest on autorem po wojnie już pisanych wspomnień, nigdy nie publikowanych. Był emigrantem. Po wojnie przebywał na emigracji, związano z Jerzym Giedroyciem, był dyrektorem sekcji Polskiej Radia Madryt, był bardzo bliskim też współpracownikiem i Stronnictwa Narodowego, także Jędrzeja Giertycha i Horyzontów, czyli w okresie, kiedy Jędrzej Giertych został pozbawiony tego prawa reprezentowania Stronnictwa Narodowego. Wojciech Zaleski napisał między innymi tekst dotyczący Ukrainy. Stamtąd pochodził jako ziemianin, że rewolucja bolszewicka w 17, potem w 18 roku ujawniła mianowicie ziemianom polskim na tamtym gruncie, że nie udało się stworzyć warunków awansu społecznego lokalnej społeczności, która okazało się, że jest społecznością ukraińską, ale ze względów klasowych tą ukraińskość swoją niejako odkryła. I odkryła, że bolszewizm jest dla niej receptą przeciwko zmowie feudalnej między caratem a ziemiaństwem polskim. Mimo że to ziemiaństwo polskie oczywiście w żadnej zmowie z caratem nie było. Co więcej, było ofiarą tego caratu. Czyli jeżeli warstwy oświecone nie dają szans na awans społeczny, to w takim razie ta społeczność nie jest w stanie wpisać się w tą rzeczywistość narodu. Mądrość uniwersalna. Do dzisiaj aktualna niewątpliwie i wydaje się, że obóz narodowy, szczególnie w dwudziestoleciu międzywojennym, może być dla nas dzisiaj także pewnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o przemyślenia ekonomistów. Nie da się wytworzyć także dóbr ekonomicznych, nie szanując tych kodów, de facto dewastuje się także potencjał gospodarczy narodu. Dziedzictwo i pamięć. O ekonomistach narodowcach w II Rzeczypospolitej mówił profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. W środę, proszę Państwa, 28 września w Gdyni rozpocznie się 14. Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Agnieszka Bejnar-Bejnarowicz. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego będzie można wziąć udział w projekcji filmów dokumentalnych i fabularnych, wysłuchać ciekawych debat, a także spotkać się ze świadkami historii i artystami. W sobotę, 1 października, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej zaprasza na dwa wydarzenia odbywające się w klubie Riviera.
O godzinie 10 zapraszamy na promocję książki Marceliny Koprowskiej Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego, a następnie o 11 na debatę z udziałem dr Ewy Czaczkowskiej, Marka Jurka oraz dyrektora Instytutu profesora Jana Żaryna pod tytułem Czy prymas Wyszyński był politykiem? Wstęp wolny. Na festiwalu odnajdą Państwo nasze stoisko, przy którym nabyć będzie można wydawnictwa Instytutu oraz dowiedzieć się więcej o naszej działalności. Serdecznie zapraszamy. Kolejna audycja cyklu Dziedzictwo i Pamięć we wtorek, 4 października po 19.30 w Jedynce w Polskim Radiu. Dorota Truszczak, do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio.